Marcinek na rybkach, patelnia. No i chyba do niego dołączę. I dobry wieczór, serdecznie witamy z nadwody. Jest dyrektor, jest Marcinek. Jest mistrzu Federka Miodzio. Bawimy się. Nieduża rybka, ale cieszy, amurek na miękkim włosie, wafters Donald podpięty pop-upem, bananem. Piękna rybka. Idziemy! Ucieka to.
wariat. O, łuki są lepsze. Nie jest duży. Nie, nie. Ale fajnie, fajnie. Garbutek chyba, nie? Zaglądasz tu szczyty. Mówiliście jeszcze raz szczyty, wiesz? Dlatego taki... A wiesz, ja mam jutro ten makijaż. Trzymać ci wędkę? Spokojnie, czekajmy od ciebie. Mówiłem, że jest ciężki. Szwagier krzepę ma, nie? A nie? To kurwa, jak mówisz, że jest. No mi się wydaje, że kurwa ma ze 20, nie? Lekko. Myślę, że po. Ma 20. Kurwa, kurwa. A nie ma ty. To ciężki. Nagrasz? Ile to ma? Odbija się twoja czołówka i nie widać chyba. 15 400 to 15 400 powiedz, ale ładnie. Dobry wieczór, mamy karpia 15 400. Powiem wam tak. Banan z Prolina. Zestaw w wodzie może z 2 godziny, półtora. Garść kulek, orange, squid, kowalczyk. Taki rezultat. Słuchajcie, oficjalne ważenie karpia. Marcin już jest gotowy do wiadra, tak nam się wydaje. Nie jestem gotowy, zimno jest. Waga jest wytarowana, żeby nie było. No i jesteś lany chyba, tak? No i jest kurwa. Gdzie świeć na ten? Na. Boże, coś nie mogę zobaczyć. No tak się waha między 15600 a 800, jakby stanie to będzie 15600, no 15600, no 15600. Podnoś. O, cię chuj. 15 ile? 15600. 15600, no. No i gratulujemy, 15600. Pięknie.
Siemano, Manko. Mieliśmy w nocy kilka brań. Zapaliśmy po karpiu i po amurze. U mnie zestawy są na odległości tam 130 metrów, powiedzmy. Głębokość wiadomo. Dwa. Karp wyjechał na Roni Riga. I na Roni Rigu był banan z Proline'a. Zresztą zobaczycie tutaj właśnie jak wygląda ten zestaw. Już łapałem na nim na dobrze klasztornym, więc znany. A Amur wyszedł na Orange Squid Kowalczyk na miękkim przyponie, węzeł bez węzła, stara szkoła. No i od rana się nic nie dzieje, siedzimy, pijemy kapkę. Stało się to, że Marcin miał życiówkę. PB pobił. Najpierw wyciągnąłem Amura z takiego fajnego dołku, ale był nieduży. Na miękkim, przypon na miękkim błocie z waftersem podpiętym pop-upem i później po zważeniu ryby i zdjęciach wywiozłem zestaw w tą samą miejscówkę i w nocy wziął karpik na ten sam zestaw, tylko że pop-upa zamieniłem na kukurydzę. Białą. Białą kukurydzę, tak. Fajnie się, eksponował taki, nie? Brązowy z białym łebkiem, tak, tak, nie? Tak. Jaka waga była? 15600. A mój miał 15400. Twój 15400, tak. No, twój był ładniejszy. Walczyły fajnie, były naprawdę takie ciężkie, szły po dnie i naprawdę było ciężko je wyholować. Także walka fajna. Marcin został zlany wodą, co pewnie już widzieliście albo zobaczycie. Bo nie wiem, jak to będzie montowane. No. I co, dzisiaj będzie patelnia cały dzień. Mamy jeszcze... Patelnia, ale mają być brania. Po południu. Konie mają być. Także tyle, co się u nas działo. Później wrzucimy fotki z przyponami. Tak, wrzucimy przebitki z przyponami, żebyście zobaczyli, na co łapaliśmy, jak to wyglądało. No. Zachęcamy do oglądania. Pozdro. Nie, mamy to. A już miałem jechać, nie? Ciekawe, czy to nie Amur, wiesz? Zaraz się okaże. Chociaż tu jest co? Banan. Ale wjeżdża w prawą stronę, patrz. Łatwo idzie, wiesz? To może być Amur. Teraz też tak puka. Tak. To jest karpisz. Ale walczy ładnie. Waleczny tu są straszne, no. Tak.
możemy się pobawić. To jest wariat. Silny, silny, no. On się zachowuje jak amur, nie? Chce powalczyć, nie powalczy, nie? Niesamowity jest, co? Szybciutki, nie? No strasznie jest szybki, nie idzie go pociągnąć do góry. Jest, siedzi. Jest, udało się w końcu. Elegancko. W rękę stanowią. Wariat straszny. Mam wędkę. Slinga może, co? Co? Slinga może? Już slinga ci podaję. Czekaj chwileczkę. Ładnie, dolna waria. Oj. Spoko. Kurwa, ciężko. Widać, nic nie widać. Dyskę ma. Dziesięć dwieście.
Ale takie 10-100 bym powiedział. A, no dyszka. Piękna rybka. Słuchajcie, jest kolejna ryba 10-200. Zestaw wywieziony na 130 metr. Głębokość standardowo 2 metry. I standardowo Roni Rig. Banan, popapek, jaskrawy. No cieszy, miałem już jechać do domu, bo muszę załatwić pewną sprawę, ale dostałem telefon, że jeszcze mogę posiedzieć godzinę dłużej i zobaczcie. Pięknie, wypuszczamy rybę do wody i bawimy się dalej. Ale walczy co nie miara. Naprawdę, te bączki są tak. Mamy to. Drugi kark. Jest dobrze, bawimy się dalej.